Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Testowanka i rozgoście się w moim kalendarzowym królestwie. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku, bo wtedy nie przegapisz kolejnego odcinka. A dzisiaj, słuchajcie, będziemy otwierać ten kalendarz, który już tu mam przygotowany. Ale zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć Wam o rozdaniu, które trwa na moim kanale. Słuchajcie, jedno rozdanie już się zakończyło, to w którym robiłam dla Was sama mój kalendarz. I tutaj, słuchajcie, też chciałabym powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim dziękuję wszystkim tym, którzy komentowali i brali udział. I zapewniam Was, że na pewno będzie jeszcze więcej rozdań. Po drugie, dlaczego robię takie rozdania? Przede wszystkim dla Was, z wdzięczności za to, że tutaj jesteście, za to, że mnie oglądacie, za to, że wspieracie mój kanał i z tego naprawdę bardzo się cieszę i wydaje mi się, że to trzeba nagradzać. W tym rozdaniu postawiłam na los szczęścia, także wybrałam zwycięzcę zupełnie losowo, używając takiego specjalnego silnika, który losował tam jakieś komentarze ze wszystkich, które brały udział. I wybrałam, słuchajcie, taką metodę, bo wydawało mi się, że będzie łatwo, prosto, szybko i bez żadnego faworyzowania. I tutaj posypało się dość wiele uwag z Waszej strony, że ja nie czytam komentarzy, że tak naprawdę to bez sensu, że jedna osoba napisała 300 komentarzy i tak nie wyszło. Słuchajcie, po pierwsze, zwycięzca jest zawsze tylko jeden. Komentarzy było chyba 5000. Ale też z kolei dało mi to trochę do myślenia, bo jest bardzo dużo osób, które po prostu wpisują sobie w Google albo w YouTube'a rozdanie i biorą udział w absolutnie każdym rozdaniu, jak popadnie, nawet nie oglądając danego kanału, ale też są pośród Was osoby, które naprawdę się starają, które wspierają, które reklamują kanał, które tak naprawdę są tutaj dla mnie i to właśnie chcę nagrodzić. Dlatego, słuchajcie, postanowiłam, że ten duży kalendarz adwentowy poleci na pewno do osoby takiej, która ze mną jest, która z kanałem jest, która się stara, którą widać na moim kanale i która na pewno wtedy będzie miała największą z niego frajdę, a nie jakaś randomowa osoba, która po prostu wpisała sobie, że jest rozdanie. A ja, słuchajcie, naprawdę chciałabym poznać Waszą opinię na temat losowań i jakie losowanie, jaka metoda losowania jest dla Was najbardziej sprawiedliwa. Także ciekawa jestem Waszych komentarzy, a my otwieramy, zaczynamy. I dzisiaj, słuchajcie, otworzymy sobie razem kalendarz od ASOS, który długo u mnie przeleżał, ale wreszcie jest w moich rękach i wreszcie mogę otworzyć go razem z Wami. No to co? Zaczynamy. Pudełko przypomina mi trochę opakowanie po butach. Otwieramy sobie rękawek. Jak ściągniemy sobie tą obwolutę, to mamy całkowicie anonimowe, korkowe pudełko. Bardzo fajny design, także wydaje mi się, że idealnie przyda się do na przykład schowania sobie kosmetyków. Na pewno nie będę wyrzucać, tylko mam nadzieję, że te wszystkie produkty nie będą tam w środku luzem i to będzie taki kalendarz zrób sobie sam. Ja tradycyjnie nie oglądam, co jest w środku, także otwieramy razem i niech się dzieje, co chce. Wow, popatrzcie na to! Pięknie! Przechodzimy sobie do jedynki, którą namierzyłam już tutaj. Malutkie, jak na start, no ale zobaczymy. I otwieramy sobie jedyneczkę. I mamy pudełko w pudełku. I słuchajcie, na pierwszy ogień mamy produkt z Origins i to jest żel na niedoskonałości. Buteleczka 10 ml, wydaje mi się, że na pewno się przyda. Pudełeczko numer 2, popatrzcie jakie wielkie, nie spadnie mi to wszystko. Okej, słuchajcie, tutaj się nie spodziewałam. Tu jest szczotka od Wet Brush. To jest, słuchajcie, wersja mini i ona niby zapewnia 45% mniej połamanych włosów. Ja powiem Wam, że zazwyczaj unikam szczotkowania mokrych włosów, no ale zobaczymy, my na pewno będziemy testować. Pudełeczko numer 3 mamy tutaj. Ty chodź do mnie w kropeczki. I mamy jakąś tubkę. Mamy idealny krem pod make-up z filtrem 30 od Emmy Hardy. Czwóreczka, mój ulubiony kolor. Jest coś dość ciężkiego, ciekawa jestem. I mamy z kolejną tubkę. Mamy Rituals, super! Mamy tutaj, słuchajcie, krem do ciała od Rituals. On jest z serii Ritual of Holly. Pachnie cudownie. Także super produkt. Piąteczka mamy tutaj. Mamy znowu malutką tubkę. Mamy tutaj produkt od Sun & Sky i to jest delikatny peeling do twarzy z różową glinką. Okej, kochani, przed nami szósteczka, przynajmniej wydaje mi się, że to jest szósteczka. Na razie nie ma się co przyczepić. Mamy jakąś buteleczkę.
Dwie buteleczki, okej. Okay. Mamy tutaj, słuchajcie, duo komplet, odżywka i szampon do włosów. Szczerze mam nadzieję, że będzie lepsza niż jego opakowanie, no ale nie oceniajmy książki po okładce. Numerek 7, ja mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy. I jest, super! Pełnych rozmiarów produkt od The Ordinary i ja te produkty wszystkie kocham. Dość często używam, także dla mnie jak znalazł. Ósemka, popatrzcie jaka wielka i moim zdaniem ten kalendarz jest świetnie zaprojektowany. Wszystko układa się w takie jakby puzzle, nic ci nie zapada, nic nie wypada. Bardzo fajny design. Dobra, ósemka, ja jestem mega ciekawa. Mamy paletkę, kochani, paletkę od Sleek i ona jest taka w sumie bardzo, bardzo powiedziałabym naturalna. To jest paletka od Sleek Eye Divine i ja jej specjalnie nie będę otwierać, bo może zrobimy sobie kolejne rozdanie. Co sądzicie? Dziewiątkę mamy tutaj na samym dole. Tutaj mamy firmę Philip Kingsley i mamy tutaj odżywkę do włosów w sprayu. No ja jestem ciekawa. Dziesiąteczka, jak Wam się podoba do tej pory? I mamy kolejną tubkę. Mamy tutaj dość ciekawy produkt, bo mamy tutaj żel witaminowy do mycia twarzy, który pod wpływem właśnie mycia zamienia się w olejek. Ja jestem niego bardzo ciekawa. Powiem Wam, że na razie produkty bardzo nieprzewidywalne, powiedziałabym. Przechodzimy sobie do jedenastki. I mamy produkt do ust. I mamy tutaj matowy ołówek do ust od Narsa. I chyba spokojnie można go określić jako taki brudny róż. Mi się zawsze takie kolory przydają. Dwunastka, słuchajcie, i to oznacza już pół metek i koniec pierwszej warstwy, bo tak naprawdę tutaj jest druga, która już na mnie czeka. No ale otwieramy dwunastkę. I już Wam otwieram dwunastkę. Uuu, kochani, mamy pełnych rozmiarów krem. No i ja tutaj się bardzo cieszę, bo mamy aż 30 ml pełnych rozmiarów słoiczek kremu na dzień i to jest krem przeciwzmarszczkowy z kolagenem od Elemis. Trzynastka. Czy będzie pachowa? Mam nadzieję, że nie. Do tej pory kalendarz naprawdę radzi sobie dobrze. A pod trzynastką znalazłam chusteczki do demakijażu z wyciągiem z ogórka. Zawsze się przyda. Trzynastka nie okazała się jakoś super pechowa, a my przechodzimy sobie do czternastki. Pudełeczko malutkie. Zobaczmy, co w środku. I mamy, słuchajcie, coś od firmy Crayola Beauty. Wygląda na to, że to jest taki ołówek do twarzy, którego można użyć i do oczu, i do ust, i nawet na policzki. Zielone. Okej, okay. Wygląda fajnie, bo wygląda jak taka kredka świecowa w sumie, taka bardzo tradycyjna kredka świecowa z dzieciństwa, ale czemu zielona? Kredka z bliska prezentuje się tak, ona jest naprawdę mega zielona. Ja nie wiem jak Wy, ja fanką zielonego makijażu zbytnio nie jestem. Może coś tam na święta można przekombinować, ale średnio. Pierwsza rzecz, która tak naprawdę wcale mi się nie podobała w tym kalendarzu, no ale przechodzimy sobie do piętnastki. I mamy zielone pudełko, coś bardzo lekkiego i mamy pędzelek. I mamy super słodki pędzelek do rozświetlacza od Spektrum i ja go chętnie przygarnę. My przechodzimy sobie od razu do szesnastki. Ja czuję miętę. To jest, słuchajcie, pasta do zębów, okej. Okay. To jest oficjalnie pierwsza pasta, jaką kiedykolwiek znalazłam w kalendarzu adwentowym, ale w sumie powiem Wam szczerze, że bardzo niespotykany produkt i tutaj dlatego jest wielka niespodzianka. Panterkowa 17. I kolejna duża tubka. Tutaj w sumie trochę na jedno kopyto, bo mamy znowu żel do mycia twarzy oczyszczający. Ja dobieram się już do osiemnastki. I to jest, słuchajcie, spray, który ma nam pomóc szybciej zasnąć. I taki spray podobno można psiknąć sobie na poduszkę przed zaśnięciem. On ma wyciąg z lawendy, także uspokaja i pomaga szybciej zasnąć. No, ja jestem dość ciekawa tego produktu i zaznaczam od razu, że to jest produkt tylko dla dorosłych. Czy Wy widzicie, jak wielkie jest pudełko numer 19? Chyba największe z całego kalendarza. Popatrzcie na to. No, ja jestem mega ciekawa, co tam jest. Po raz kolejny rozmiar nie ma znaczenia. Mamy maseczkę. I mamy tutaj intensywnie nawilżające maseczkę w płachcie od Doktora Yard.
I przechodzimy sobie do 20 i ja już jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. I mamy tutaj, słuchajcie, produkt na noc, maseczkę na twarz relaksacyjną, 15 ml, także spokojnie starczy nam na kilka użyć. 21, słuchajcie, to znaczy, że zostało nam już tylko 4 pudełka. Nie jest źle, słuchajcie, kalendarz naprawdę się broni. 21. I mamy pudełko w pudełku. Super. No i rewelacja, mamy krem pod oczy od Clinic. Ja Clinic uwielbiam, także z tego bardzo się cieszę. 22, kochani. I mamy tutaj maseczkę na włosy i ona jest o zapachu kokosu, a ja kokos uwielbiam. I ta pachnie rewelacyjnie. Przedostatnie 23. I kolejny produkt, z którego ja się bardzo cieszę. Mamy przeźroczysty puder matujący. Na pewno mi się przyda. I do pary z pudrem jest taki fajny, puchaty aplikator. Super. I znowu przyszedł czas na ostatnie pudełeczko. Zobaczymy, co się w nim kryje. W ostatnim okienku znalazłam rozświetlającą bazę primer pod make-up. I tym sposobem, słuchajcie, mamy już puste pudełko, koniec, nie ma. Jak Wam się podobało? Moim zdaniem kalendarz i wizualnie, i wartościowo, i zawartościowo, wydaje mi się, że naprawdę jest w porządku. Dużo produktów z wysokiej półki, także ja jestem dość zadowolona. A Wam? Jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Napiszcie mi też koniecznie, jaki kalendarz jeszcze mam otworzyć i do zobaczenia. Pa, pa! Muah.